Cześć, nazywam się Grzegorz Zajączkowski, to jest Marketing na Luzie. Witam Was w kolejnym filmie pod tytułem Q&A, w którym to Wy pytacie o to, w jaki sposób prowadzić działania marketingowe, a ja Wam odpowiadam i wrzucam moimi pomysłami, w którym kierunku pójść, tak żeby to było skuteczne. Tym razem będzie o tym, jak platforma, czy też jak organizacje pozarządowe powinny prowadzić swoje działania social mediowe, tak żeby one były skuteczne i żeby przyniosły jak najwięcej tak naprawdę zysku dla nich, bo dzięki temu, że one osiągną zysk, będą mogły więcej pomóc, pomóc większej grupie osób, które tej pomocy akurat w danym momencie potrzebują. Witam z Torunia i mam nadzieję, że moje pomysły będą w stanie Wam pomóc i zwiększyć Wasze działania tak, żebyście jak największej grupie osób mogli pomóc i skutecznie rozwijali to, co robicie, bo uważam, że każde działania, zwłaszcza organizacji pozarządowej, są mocno pożądane, no bo one de facto pomagają i realizują czyjeś marzenia, czy też ewentualnie ratują czasami życie. Jeżeli mówimy o organizacjach pozarządowych, uważam, że to, co jest najważniejsze w tym, co one robią, czyli pokazanie takiej wiarygodności, czyli pokazanie tego, że tam faktycznie te osoby, które pomagają, to są ludzie, którzy chcą to zrobić i nie boją się pokazać swojej twarzy. O ile jestem w stanie zrozumieć i rozumiem to, że nie wszyscy, którzy potrzebują pomocy, chcą zawsze pokazać swoją twarz i chcą zawsze pokazywać, że ja jestem w takiej, a nie innej trudnej sytuacji i potrzebuję pomocy i pomóżcie mi, o tyle uważam, że w postach, które dajecie, to jak najbardziej powinniście pokazywać twarz osób, którą tą pomoc zbierają. Czyli powinien zawsze pokazywać się na przykład, nie wiem, prezes, na przykład wolontariusz, czy inna osoba, która zarządza taką zbiórką pomocy. Czyli ja na przykład jestem Grzesiek, słuchajcie, dzisiaj zbieramy dla takiej, takiej rodziny pieniądze, potrzebujemy koce, ciuchy, to i tamto. Jeżeli macie takie rzeczy, to przynoście do nas z naszej fundacji lub pod wskazany adres. Jeżeli nie, i to jest kolejna rzecz, którą powinniście robić, jeżeli nie możecie pomóc w tym momencie, to słuchajcie, to przynajmniej polajkujcie nasz post, przynajmniej go skomentujcie, że tak, popieram, etc. Udostępnijcie go, bo dzięki temu będziemy miał znacznie większe zasięgi i nawet jeżeli Wy teraz nie możecie pomóc, to udostępnijcie, skomentujcie, dajcie lajka. Być może osoby inne, które mogą w danym momencie pomóc naszej organizacji czy tej danej rodzinie, będą miały szansę zobaczyć ten post, a my nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na reklamę, one go zobaczą i więcej osób będzie w stanie pomóc. Czyli z takich pierwszych pomysłów, które widziałem, co Wy robicie versus to, co moglibyście zrobić, znacznie więcej zdjęć ludzi, którzy tą pomoc zbierają, którzy organizują tą pomoc, mniej zdjęć takich stokowych, informacyjnych, bo często na Waszych postach, mówię to w przykładzie o organizacji, która się do mnie zgłosiła, często na Waszych postach było zdjęcie tak zwane stokowe plus tekst, a moim zdaniem za mało opowieści, za mało historii. To, co jest teraz popularne i to, co moim zdaniem organizacje powinny wykorzystywać, to jest ten storytelling, opowiadanie tej historii, komu chcemy, jak pomóc, etc. I fajnie, gdyby zamiast to było opatrzone zdjęciem stokowym, pojawił się prezes czy inna osoba, która w ten sposób buduje wizerunek siebie i uwierzytelnia przekaz, który jest przekazywany, czyli ja, prezes, którego można spotkać na ulicy, pomagam tej i tamtej osobie. Dzięki temu, kiedy taki prezes, czy taka osoba, która zajmuje się organizacją i pozyskiwaniem dochodów dla danej organizacji pozarządowej, pójdzie do jednej, drugiej, trzeciej firmy, będzie już być może znana, będzie znana z twarzy, będzie łatwiej takiej osobie się przebić i zebrać więcej funduszy. Czyli reasumując, więcej pokazywania zdjęć, więcej realnych osób, które zajmują się organizacją takiej zbiórki. Po drugie, więcej wideo. Moim zdaniem wideo to jest coś, co już dobrze o tym wiecie, nieraz mówiłem w swoich filmach, że wideo to jest coś, co zdominuje tak naprawdę sposób przekazu w internecie, coś, co zwiększa zasięgi na Facebooku, pozwoli Wam zaistnieć bardziej na YouTubie, więc jak najbardziej nie bać się wziąć kamerę do ręki, pokazać, cześć, jesteśmy teraz w Toruniu, szukamy pieniędzy dla takiej osoby, takiej rodziny, pomóżcie nam. I kolejna rzecz, jeżeli mówiłem, nie możecie pomóc, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, etc. Często w swoich postach, które pisaliście organizującą zbiórkę, mówiliście, że jeżeli chcecie poznać miejsce zbiórki, napiszcie do nas na Messengerze, a my odpiszemy Wam z adresem, pod którym zbieramy właśnie daną odzież czy takie rzeczy. Wystarczy wykorzystać prosty model prostego bota, którego można zrobić w ChatFuelu w 30 minut. Jest masa tutoriali, które są zrobione na YouTubie mówiące o tym, w jaki sposób zbierać.
I to nie jest trudne. W 30 minut zrobicie bota, w którym powiecie, słuchajcie, jeżeli chcecie poznać miejsce zbiórki, w którym zbieramy odzież dla danej osoby, zostawcie komentarz, zbieram, dam, jakikolwiek, dzięki temu, albo ewentualnie komentarz w postaci hashtaga, tak, pomagam, a my wtedy w Messengerze napiszemy Wam prywatną wiadomość, poinformujemy, kiedy taka zbiórka nastąpi lub poinformujemy, że ta zbiórka jest w takim miejscu, w takich godzinach. Co Wam to da? Da Wam to, że będziecie mieli masę komentarzy pod postem, to znaczy, że będą większe zasięgi. Przy okazji zbierzecie naprawdę fajną grupę ludzi, do których będziecie mogli puszczać kampanie reklamowe w Messengerze. No i to spowoduje, że moim zdaniem, w moim przekonaniu, znacznie więcej zyskacie, znacznie więcej będziecie mogli zebrać właśnie takich różnych towarów, datków, tego, co potrzebujecie dla osób, które zgłosiły się do Was z pomocą. Z innych rzeczy, które bym zrobił, bo pytaliście się też, jakie kampanie reklamowe warto robić w przypadku organizacji pozarządowych. Uważam, że jeżeli miałbym robić kampanię, to zrobiłbym ewentualnie kampanię na lajki wśród osób, które do grupy Lookalike, czyli do tych osób, które już polubiły waszą fundację. Jeżeli miałbym robić kampanię, które miałyby zwiększyć liczbę datków, tak jak zbieraliście odzież dla dzieciaków z Nepalu, to zrobiłbym kampanię reklamową skierowaną do wszystkich osób, które zajmują się himalaizmem, lubią wspinaczkę skałkową, lubią wspinaczkę ogólnie, lubią góry, ponieważ im taki przekaz, pomoc ludziom w górach będzie znacznie łatwiej ogarnąć i będą bardziej wiedziały o tym, czy też dla nich było marzeniem być może wyjechać w Himalaje, być może dla nich było marzeniem, a może już tam były, i też łatwiej będzie podjąć decyzję, okej, kumam ten schemat, wiem, że tam ludzie potrzebują pomocy, wiem, że tam jest bieda, łatwiej będzie im zareagować na taką akcję, a przynajmniej warto spróbować, ustawić sobie 2-3 różne grupy docelowe i zobaczyć, co lepiej konwertuje. Co najważniejsze, to czego jeszcze nie macie, widziałem u Was w Waszej organizacji, zgłoście się do Facebooka. Ja na dole wrzucę w komentarzu link do strony, na której możecie się zgłosić, do tego, żebyście Wy mogli normalnie zbierać pieniądze na Facebooku. Nieraz widzieliście, że ktoś, kto ma urodziny, ktoś, kto ma jakąkolwiek akcję, zbiera pieniądze dla takiej organizacji pozarządowej. To nie jest takie trudne. Wystarczy wypełnić konkretny formularz, złożyć konkretne papiery, dać się zweryfikować Facebookowi. No jeżeli przejdziecie tą weryfikację, będziecie naprawdę lepiej i wiarygodniej wyglądać na Facebooku. Przy okazji każdy, kto będzie miał urodziny, może zbierać pieniądze dla Was. Więc to jest w ogóle petarda rozwiązanie, warto z tego także skorzystać. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli coś jeszcze mi wpadnie, wrzucę w kolejnym materiale. A Wam, jeżeli się spodobało i szukacie innych pomysłów na to, w jaki sposób prowadzić swoją działalność, czy też w jaki sposób puszczać różne posty, czy w jaki sposób kreować swój wizerunek swojej firmy w social media i nie tylko, piszcie w komentarzu pod tym filmem. Mam nadzieję, że się spotkamy i nagram dla Was także materiał. Trzymajcie się, cześć!